Siemano, witajcie bardzo serdecznie, jest to oczywiście Oskar i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, tak jak widzicie, robimy sobie pożegnanie mojej fryzury, która jest w ogóle bardzo piękna swoją drogą. Robimy sobie w końcu pożegnanie, jakby w ostatnich odcinkach siedziałem w czapce w tych filmach, zobaczcie, Gamers Gonna Play. Miałem taką czapę i robiłem sobie włosy tak i zakładałem czapkę i sobie w niej siedziałem. Dlaczego? Dlatego, że podczas koronaferii są fryzjerzy zamknięci i nie istnieją. Za tym idzie, fryzury męskie, no płaczą generalnie, więc generalnie chciałem wam psuć jakby kadru kamery moimi włosami, więc zakładałem czapkę, no i stwierdziłem, że pora to w końcu zmienić. I tak jak 2 lata temu farbowałem się na blond, tak dzisiaj sobie znowu coś dziwnego wymyśliłem. Ostatni raz nie wyszło to zbyt dobrze, jak pamiętacie, albo nie pamiętacie, że jesteście nowi. Także się jak tym razem sobie pofarbuję kolor, a na jaki to zobaczycie zaraz, nie wiem w sumie czy mogę wam powiedzieć. Mogę wam powiedzieć? Mogę wam chyba powiedzieć, ale nie powiem wam. Zobaczycie sobie sami efekt końcowy, ja jestem w sumie bardzo ciekawy, może jeszcze zmienię zdanie, w sumie to nie wiem, idę dopiero jakby to wszystko ogarniać. Tak, wychodzę z domu, dokładnie tak, słuchajcie, są koronaferie, a ja wychodzę z domu, więc tam nie mówcie nikomu, jak ten tytuł filmu, nie mówcie nikomu, że wychodzę z domu, ja wychodzę tego na chwilę. Słuchajcie, jakby te włosy są mega długie i prawdopodobnie za bardzo ich skracać nie będę, ale zobaczcie jaki to jest. Tak, w sumie to bez okularów to widać jeszcze bardziej. Muszę to jak najszybciej coś z tym zrobić, jeżeli fajnie wyjdzie. Jakby chciałbym wam wszystko meldować ładnie i wam po drodze nagrywać. Będę wam to jakby tam wszystko nagrywał mniej więcej. Jeżeli nic wam nie nagram, to prawdopodobnie tylko na Instastory będą wpisy z farbowania. Nie będę tego za bardzo przedłużał tej chwili, na którą wszyscy czekają. Tak, jeszcze tylko powiem taką ciekawostkę, że ostatnim razem jak się farbowałem, to robiłem to na 1000 subskrypcji. I tak jakby teraz znowu już mam 1000 subskrypcji, więc jest to znowu już specjal na 1000 subskrypcji. Tak swoją drogą, nie? Taka ciekawostka. Więc dobra, słuchajcie, ja już nie przedłużam. Widzimy się za parę dni. W sumie nie wiem kiedy, może zrobię jakiś status. Za godzinę na przykład nagram, jak już będę pofarbowany. A potem za parę dni nagramy jeszcze jakąś część. No i zobaczycie, jak w końcu finalnie wyglądam. Więc cóż, zapraszam was serdecznie za jakiś czas. Halo, halo, witam serdecznie. Minęła właśnie 4 rano. Moi drodzy, przypomniałem sobie właśnie, że musiałem nagrać dla was kontynuację vloga. I nie będę miał kiedy tego zrobić, bo wstaję sobie rano i już odcinek powinien być, kiedy wstanę, więc jest trochę przypał. Tak czy siak stwierdziłem, że dobra, wstaję jeszcze z łóżka szybko i nagram dla was vloga. Co prawda w godzinach nocnych. Muszę mówić cicho, bo wszyscy śpią, ale szybko dla was nagrywam. Tak czy siak, moi drodzy, fryzura jest gotowa. I może teraz akurat, jak na ironię, nie wygląda najlepiej, ponieważ jest 4 rano i mam takie, wiecie, postrzępione włosy od poduszki. Natomiast ogólnie mi się bardzo podoba fryzura i lepsze zdjęcia z niej będziecie mogli zobaczyć na Instagramie. Tak czy siak, następuje czas, kiedy w końcu zdejmuję tą czapkę, chociaż i tak już pewnie widzicie. Kochani, tak więc oto, witam was serdecznie, z tej strony Oskar Emo Kędzierski. Witam serdecznie. Nikomu chyba się nie chwaliłem, że planuję zrobić sobie czarne włosy. Nawet mamie nie mówiłem, ale w końcu tak wyszło, że mamy ten czarny kolor i mogę sobie się nim bawić, mogę sobie zrobić coś takiego. Mogę być dla was emo chłopakiem. No i tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, czarne włosy. Od dawna chciałem mieć czarne włosy, nawet tak lekko pod fiolet nadchodzące. W końcu się udało i muszę mówić mega cicho, serio, bo każdy śpi. Mam nadzieję, że nikogo nie obudzą moim gadaniem wielką lampą, która za mną świeci. Słuchajcie, obstawiajcie, jaka jest szansa na to, że ktoś się obudzi, kiedy to zrobię. O matko, ale to jest jasno. Właśnie się okazało, że jest Wielkanoc. Tak swoją drogą, nawet się nie skapnąłem, że będę to Wielkanoc publikował. Więc w sumie jeszcze z tego miejsca chciałem wam złożyć jakieś życzenia wielkanocne. Mimo że prawdopodobnie siedzicie teraz w domu i nie czujecie tej Wielkanocy tak samo jak ja, to cóż, wszystkiego najlepszego. Chciałem wam życzyć, siedźcie sobie w domu, zjedźcie sobie jajko. I co? Napiszcie, co sądzicie. Moim zdaniem jest super. Może teraz tego nie widać, bo jest 4 rano, ale w kolejnych odcinkach będziecie widzieli już te włosy ułożone bardziej. I moim zdaniem jest super i na Instagramie, tak jak was zaprosiłem, tak zapraszam was ponownie. Będą prawdopodobnie jakieś zdjęcia, więc no cóż, ja się generalnie jaram. Zawsze chciałem być czarny, w końcu jestem czarny. Przeciwieństwo Michaela Jacksona. Dobra, moi drodzy, nie przedłużajmy. Dzięki, że wpadliście. Mam nadzieję, że się podobało. Tak jak mówię, życzę wesołych świąt. Ja sobie wracam do TR-na w tym momencie, bo sobie tam lekko ekspię. Jest teraz event wielkanocny, więc trzeba sobie ekspić. Wy też ekspcie, nie wychodźcie z domu. Cóż, do zobaczenia. Mam wrażenie, że mam strasznie przymulony głos o tej 4 rano, kiedy muszę mówić cicho i nie mogę drzeć mordy, bo to jest takie niewoń wstydu, wiecie, ja zawsze jakby mocno drę mordę, a teraz nie mogę i to jest takie słabe. Idę sobie ekspić, a wy się trzymajcie, do zobaczenia, pa, cześć, widzicie na Instagrama, zostawcie kciuka, elo!